Będę musiał 8:30 polecieć na pociąg do Warszawy. Tu jest mój dyrektor biura, więc gdyby jakieś sprawy do mnie, to proszę zgłaszać do niego. Odpowiadając na pytanie, wszystkim się zajmiemy. Odpowiadając na pytanie, osobiście uważam, że odpowiedź na to pytanie to jest tak naprawdę, wymaga odpowiedzi na pytanie, czy trzecia RP to jest takie normalne, zdrowe państwo na wzór zachodni, czy jednak państwo no, głęboko chore i wymagające głębokiej naprawy. Bo jeżeli byłoby to państwo normalne, no to faktycznie można by uważać, że to niedobrze, że jakaś wytworzona, apolityczna warstwa urzędników czy fachowców podlega po wyborach wymianie. Problem jest taki, że trzecia RP nie była państwem takim jak na Zachodzie. Takim, gdzie na przykład od lat zmienia się władz, nie wiem, tak jak w Niemczech CDU, CSU z SPD, tak jak w Wielkiej Brytanii lejburzyści z konserwatystami. Wszystkie duże siły polityczne są w pewien sposób reprezentowane i również ich, co tu dużo mówić, sympatykami, bo każdy człowiek, również tak zwany apolityczny urzędnik, tak zwany apolityczny chowiec, jednak swoje poglądy ma swoje środowisko, ma pewien kierunek ideowy, w którym się skłania. I w państwach zaawansowanych zachodnich demokracji jest tak, że można powiedzieć, że te instytucje państwowe są wysycone w mniej więcej równym stopniu przedstawicielami luźniej, ściślej powiązanymi z różnymi częściami spektrum politycznego, z różnymi częściami opinii publicznej. W Polsce tak nie było. Trzecia RP od początku powstała od tej swojej umowy założycielskiej przy okrągłym stole jako forma dogadania się postkomunistów z częścią elity postsolidarnościowej, tą właśnie częścią, która uważała, że z postkomunistami należy się dogadywać i takiej umowy dotrzymywać. A ta druga część, powiedzmy, nurtu postsolidarnościowego, czyli po prostu polskiej patriotycznej prawicy, była całkowicie odcięta. Już od początku wszelkie instytucje państwowe, często przeniesione wprost rodem z PRL-u, bez żadnych istotnych zmian, czasem inkrustowane właśnie tą częścią elit postsolidarnościowych, one przetrwały praktycznie nienaruszone. Nasza strona formacji politycznej, jej rządy, naszej formacji szeroko pojętej, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości jako partii, ale pewnego zespołu idei, pewnej formacji również społecznej, no to były 4 miesiące rządu Olszewskiego w permanentnym kryzysie parlamentarnym i 1,5 roku mniej więcej rządów PiS-u w latach 2005-2007, również w permanentnym kryzysie parlamentarnym bez rządzącej większości. To spowodowało, że wszystkie instytucje państwa, tak naprawdę formalnie i teoretycznie niezależne i apolityczne, de facto są wysycone jedną przeciwną nam stroną sporu politycznego, są po prostu niereprezentatywne dla spektrum społecznego, jak również głęboko chore w swoim funkcjonowaniu, no co jakby wyborcy już w tych wyborach ocenili. Więc ta wymiana i ta głęboka zmiana w wielu instytucjach jest, uważam, konieczna po to, żeby demokracja nie była fikcją. Żeby było tak, że faktycznie za pomocą kartki wyborczej można w kraju dokonać rzeczywistej zmiany. A nie jest tak, że ludzie w wyborach głosują za zmianą, ale de facto system ma tak wbudowane głębokie bezpieczniki, że zmiana nie zachodzi. Że tak jak w latach 90., kiedy bez względu na to, jaki rząd rządził, to w gospodarce był realizowany program Balcerowicza, tak? Tak samo, żeby teraz nie było tak, że bez względu na to, jaka formacja rządzi, to w różnych instytucjach państwa, różnego rodzaju jego agendach jest realizowany program konserwowania systemu trzeciej RP. Na tym właśnie polega demokracja, że za pomocą kartki wyborczej można dokonać zmiany, również takiej realnej, głębokiej, a nie tylko tak jak wcześniej, wyboru pomiędzy pewnymi frakcjami systemu trzeciej RP. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że państwo, można powiedzieć o ugrupowaniu Prawa i Sprawiedliwości, byliście 8 lat w tak zwanym czyśćcu, bo to jest oczywiście prawda. Trudno wytrzymać 8 lat wszystko przegrywając z inną formacją, ale zapomniał pan, panie pośle, o jednej rzeczy i ja powiedziałem wyraźnie, mnie chodzi o fachowców. U was tych fachowców w wielu dziedzinach nie ma. Ludzie są łapani z przypadku i wyczyścicie, można powiedzieć, czerwień przeważa. I wyczyścicie te stanowiska na średnich, a nawet niskich poziomach, nie zastanawiając się nieraz, że to ma bardzo duże komplikacje prawne. Widać to po ustawach, które wnosicie, widać to po kierowaniu instytucjami. Zapewne wrócimy jeszcze do mediów publicznych, bo to będzie też część dosyć ważna polskiej demokracji, gdzie amatorstwo goni amatorstwo, a to przynosi straty finansowe i powiedziałbym takie moralne, bo podział społeczeństwa jest zrobiony makabrycznie. Ten dół jest wykochany za szeroko. Dziękuję.
ja oczywiście nie zgadzam się z tezą mojego przedmówcy. Znaczy, po pierwsze, nie powiedziałbym, że te wymiany czy pewna zmiana personalna idzie jakoś głęboko na szczególnie niskim poziomie. No nie wiem, przykład Urzędu Wojewódzkiego, gdzie na poziomie dyrektorów departamentów przytłaczająca większość są to ludzie, albo poprzedni dyrektorzy, albo na przykład zastępcy dyrektorów. To jest przykład. Był taki artykuł kiedyś, pan redaktor Katka z Gazety Wyborczej, więc raczej niespecjalnie nam sprzyjający, napisał taki artykuł 100 ludzi dobrej zmiany na Pomorzu, gdzie było opisane właśnie ten rzekomy nasz skok na stołki tych 100 naszych nominantów. No i tam no strasznie musiał kombinować, żeby do tej setki dobić. Tam nawet zapisał pracownika mojego biura poselskiego na 1/8 etatu jako jednego z tych 100 i bezpartyjnego do tego. Tam były takie konotacje, że ktoś tam jest pisowcem, bo na przykład mieszka na tej samej ulicy co pisowiec, albo na przykład jego żona należy do tego samego związku zawodowego co żona posła PiSu i tak dalej, i tak dalej. Jest rzeczą normalną, że kiedy zmienia się władza, ona chce realizować inny program, to musi sobie dobrać ludzi, którzy będą z nią w różnych instytucjach współpracowali, ten program realizowali. Żywy Loki. A teraz czas na drugie pytanie. Pytanie, które dotyczy bezpośrednio nas, obywateli. Bowiem dla wielu środowisk Biuro Trybunał Konstytucyjny jest sporem fundamentalnym. Oczywiście nie może tego negować. Trybunał jest bardzo ważną częścią państwa prawa. Natomiast warto również się pochylić nad innymi zagadnieniami, jeżeli chodzi o polską demokrację. Mianowicie poczucie alienacji znacznej części społeczeństwa w naszym kraju. Tylko mniej więcej połowa Polaków chodzi na wybory. Od 1989 roku ta tendencja jest w poziomie stagnacji. Obywatele, mam wrażenie, mają poczucie tego, że państwo wobec nich jest bardzo silne, natomiast wobec silnych jednostek jest bardzo słabe. Czy w takim razie, czy oprócz Trybunału możemy stwierdzić, że inne instytucje przez ostatnie 27 lat, w 1989 roku, które są instytucjami demokratycznymi, które mają wspierać obywateli, działały tak jak należy? Teraz proszę o zabranie głosu pana posła Marcina Prawa. Muszę troszeczkę w lekką polemikę wejść co do pańskiej oceny ważności Trybunału Konstytucyjnego. Otóż generalnie na świecie są trzy modele. Są państwa, w których istnieje oddzielny sąd konstytucyjny. Są państwa, w których funkcję sądu konstytucyjnego pełni sąd najwyższy lub inny organ najwyższej władzy sądowniczej. I są państwa również uważane za demokratyczne, na przykład Holandia, w których w ogóle nie ma takiej instytucji. Więc jest to pewna forma, powiedzmy, prawodawstwa tak naprawdę, która w niektórych państwach występuje, w innych nie. Więc być może jest istotna, ale na pewno nie kluczowa. Odnośnie funkcjonowania różnych instytucji w państwie, no oczywiście, że one nie funkcjonowały dobrze. To myślę, że to każdy z posłów, na przykład przyjmując wyborców podczas dyżurów, czy umawiając się na spotkania, kiedy oni przychodzą z różnymi sprawami, no to jest lawina, zalew wręcz ludzkiej takiej krzywdy, niesprawiedliwości, najczęściej podawanej przez różne instytucje państwa, chociażby cały system wymiaru sprawiedliwości, czy dla wielu niesprawiedliwości, chociażby działanie komorników, czasem działanie notariuszy, no wielu, wielu innych, a co mówić o służbie zdrowia, no, to są sprawy dosyć oczywiste. Jeżeli mówimy o poczuciu alienacji Polaków, no to tak właśnie jest. To był pewien taki narastający rozdźwięk między tym, co ludzie do niedawna jeszcze słyszeli we wszystkich kanałach telewizji, że generalnie jest super, jest coraz lepiej, jest wspaniale, po prostu świetlistą drogą dążymy do Europy, a potem zaglądali w swój portfel, patrzyli, jak mają się ich dzieci, jakie są ich perspektywy i to poczucie ogromnego rozdźwięku powodowało również poczucie bycia oszukanym, krótko mówiąc. No i czasem, moim zdaniem, nierozsądną reakcją na to, że to, no to wszystko są złodzieje, oszuści, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, będę się trzymał od tego z daleka. To oczywiście jest samospełniająca się przepowiednia. Jeżeli wszyscy ludzie przyzwoici trzymają się z dala od polityki, no to faktycznie zostawiają tylko złodziejom i oszustom. Natomiast lepiej to słuszne poczucie niezadowolenia, to poczucie, które można by podsumować tym takim słynnym graffiti, że przemoc to jest przeżyć miesięcznie za 1000 zł, żeby po prostu zorganizować się, wykorzystać te instytucje, jakie mamy, te możliwości, jakie mamy. To swoją drogą przy całym moim krytycyzmie wobec III RP bardzo dobrze o nim świadczy, w jaki sposób się być może nieodwracalnie skończyła, to znaczy aktem wyborczym. Podwójnymi wyborami legalnymi, demokratycznymi. To mimo wszystko dobrze o niej świadczy, że można było ten system zmienić normalną procedurą, a nie tak jak na przykład na Ukrainie, gdzie konieczny do tego był Majdan. Niemniej ta zmiana była konieczna, to uczucie w ludziach narastało, tego, że to państwo, no może jest ich, ale na pewno im nie służy. To widać we wszystkich twardych wskaźnikach, od emigracji, przez demografię, przez udział płac w PKB, że Polacy nie mieli poczucia, że to jest ich państwo, które dobrze o nich dba. Ono być może dobrze dbało o inne, o interesy na przykład właśnie międzynarodowych grup interesów,
interesu, korporacji, unijnej biurokracji, być może jakichś innych grup. Natomiast o dobro polskiego obywatela, delikatnie mówiąc, średniawo, co też obywatele w wyborach pokazali. Dziękuję. Ja jeszcze, proszę Państwa, kończąc na chwilę poprzedni wątek, muszę Państwu powiedzieć, bo to będzie zabawne. Zapewne na mównicy sejmowej, kiedy ja występując w telewizji, pytając ilu zmian, kogo zwolni się z telewizji publicznej, w ogóle z wszystkich, tu siedząca pani posłanka nasza, z bardzo ekspresyjną posłanką, powiedziała wszystkich. Więc to jest mniej więcej odpowiada panu Marcinie na pytanie, czy wycinamy to równo, czy nie. A teraz wracając do pana odpowiedzi. A propos Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, my nie rozmawiamy o Holandii, nie rozmawiamy o dwóch innych państwach, bo żyjemy w Polsce. Państwo próbujecie Państwo wprowadzić taką retorykę, jakoby był wobec Trybunału Konstytucyjnego problem polityczny. Tego problemu nie ma. To jest problem ewidentnie prawny. Tylko i wyłącznie. Czy my chcemy, proszę Państwa, respektować konstytucję, czy my nie chcemy respektować konstytucji? To jest to głównie. I tutaj nie należy dawać się wpuszczać w taki kanał, że się ktoś nie chce z kimś dogadać. Problemy, proszę Państwa, niesprawiedliwości społecznej były, są i zapewne będą i z tym ja nie będę dyskutował. Ja nie będę brał odpowiedzialności za ugrupowanie, do którego Prawo i Sprawiedliwość ma największe pretensje, czyli za Platformę Obywatelską, bo sam mam do nich ogromne pretensje. Ruch Nowoczesna powstał w kontrze właśnie Platformy tylko i wyłącznie i ja jestem tego przykładem. Ale panie pośle, służba zdrowia, a miałem niewątpliwie mieć przyjemność bycia w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i przyglądać się temu na komisjach i zabierając głos na Komisjach Zdrowia z ministrem Radziwiłłem, to nie jest problem, który się zrobił miesiąc temu. To nie jest problem, który się zrobił 5 lat temu. Ten problem trwa dobre 20 parę lat i nie jest rozwiązany przez żadną władzę. I przez żadną władzę, można powiedzieć, nie jest rozwiązany problem niesprawiedliwości społecznej. Nie łudźmy tych ludzi. Wy również tego problemu definitywnie nie rozwiążecie. To jest jakby tyle w tym temacie. Tu się w wielu rzeczach zgadzamy. Absolutnie. Bardzo dziękuję. Ponieważ tak się zgodziliśmy, to trudno tu ripostować do puenty pana posła, więc jednak cofnę się do tego nieszczęsnego Trybunału i powiem, że tak, no mamy problem z przestrzeganiem Konstytucji. Konstytucja wyraźnie stanowi, że Trybunał działa na podstawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a w artykule 7 mówi, że organy państwa powinny działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. I nie ma tam pod artykułu, że z wyjątkiem Trybunału Konstytucyjnego, który może stosować się do tych ustaw, które sobie uzna z góry za wygodne. I to oczywiście jest problem, który wykreował Trybunał, ten najświeższy w tym całym sporze. Ten pierwszy problem, no to było oczywiście wybranie sędziów na zapas przed końcem kadencji. Proszę sobie wyobrazić, jaki by był teraz szum i słuszny, gdybyśmy my, na przykład korzystając z tego, że mamy większość, nie, wybrali sobie prezydenta Dudę na zapas na drugą kadencję, po to, żeby się społeczeństwo nie męczyło wyborami. Tymczasem sędziów Trybunału tak wybrano. Ale z tego problemu jest wyjście właśnie polityczne, ponieważ w sytuacji, kiedy problem prawniczo jest zagmatwany, zakręcony, trzeba pamiętać, że Polska nie jest tylko czystym państwem prawa, takim resztat, ale demokratycznym państwem prawa, czyli decyzja powinna być w sytuacji zagmatwanej po stronie, po której jest demokratyczna legitymizacja i ona musi zaproponować rozwiązanie. A ja się boję, panie pośle, że jak tak dalej pójdzie, to wybierzecie tego Andrzeja Dudę na drugą kadencję. Ale powiem tak, muszę odpowiedzieć, proszę Państwa, że hierarchiczne uporządkowanie aktów prawnych polega jednak na tym, że konstytucja ma zawsze pierwszeństwo nad ustawami, panie pośle. To jest podstawa. Zawsze. Wyście wywołali, ja nie negnuję, Platforma zrobiła bardzo duży błąd, oczywiście spisząc się, to wszystko jakby wiemy. Ja nie jestem adwokatem tutaj Platformy, ale wiem, że się do tego błędu przyznali. Ale Państwo polecieliście dalej, z niewiadomych przyczyny, no znaczy z wiadomej przyczyny, bo to zapewne do tego dojdziemy, żeście wprowadzili ten kraj w głęboki konflikt. Powtarzam, konflikt, gdzie ten rów w społeczeństwie tak równo leci przez połowę i on jest coraz, powiedziałbym, głębszy.
bardzo czasami warto się zastanowić, do czego to doprowadza. Albo przestrzegamy konstytucji, proszę państwa, albo nie przestrzegamy. Nie może tak być, że co 4 lata będzie jakaś zmiana, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wiecznie rządzić i będzie nowa ekipa zmieniała konstytucję. Wobec Polski są związane z troską o polski naród, polskie państwo i demokrację, czy jest to po prostu zimna, geopolityczna kalkulacja innych mocarstw? Pierwszy proszę pana posła Grzegorza. Powiem państwu zupełnie... Proszę państwa, powiem zupełnie poważnie, mam z tym problem. Dlatego, że my prawie nie mamy ministra spraw zagranicznych. I to mówię z pewną konsekwencją tego, co mówię. Jest to przy całej życzliwości, że cała opozycja z władzą powinna jednak w sprawach międzynarodowych mówić jednym głosem. Trudno się zgodzić, jest gafa za gafą. Zapewne wrócimy do tego, kto sprowadził tych sławnych krzyżaków do Polski, czyli Komisję Wenecką. No przecież minister Waszczykowski. Na każdym kroku... Pani poseł, mogę? Jest gafa za gafą, proszę państwa. My nie mamy żadnej linii politycznej zagranicznej. Jesteśmy w konflikcie permanentnym na dobrą sprawę z wszystkimi za granicą. Krytykujemy Anglików, krytykujemy Unię Europejską, krytykujemy komisarzy unijnych. Jakoś bardzo mało mówi się o Rosji. W tej chwili jest taka jakaś nowa tendencja, że wszyscy, którzy się próbują nie zgodzić z nami, są bardzo krytykowani i atakowani. To jest ta narracja. Z tym, że ja podejrzewam, że główną winę bym zrzucał na obsadę personalną. To jest bardzo zły minister spraw zagranicznych. Tej polityki ja nie widzę. Znaczy, na postawioną przez pana pytanie, czy jest to wyraz jakiejś troski o szczególnej, o polską demokrację, no to... Bądźmy poważni. Jak mówi znane przysłowie, w polityce zagranicznej nie ma sympatii, tylko są interesy. I są tu dwa, podstawowe interesy, które powodują, że jest taki pewien opór, czy stan pewnego takiego lekkiego wzmożenia państw zachodniej Europy, czy przede wszystkim brukselskiej biurokracji. Po pierwsze dlatego, że Polska do tej pory była łatwym partnerem na arenie międzynarodowej. Przypomnijcie sobie państwo na przykład, jak wyglądało głosowanie w sprawie realokacji uchodźców, kiedy to Polska nie dość, że przyjęła pod rządami pani Kopacz, przyjęła decyzję wprost sprzeczną z naszą racją stanu, żeby tych uchodźców przyjmować, to jeszcze przy okazji złamała solidarność w krajów środkowoeuropejskich, z których wiele tę decyzję wetowało, a my jako jedni z nielicznych tutaj w naszym regionie się z tego wyłamaliśmy. Więc oczywiście Polska, która jest asertywna, która w sposób aktywny zabiega o swój interes, jest niewygodna. Partner, który w sposób asertywny o siebie nie zabiega, jest na arenie międzynarodowej znacznie wygodniejszy. Z nim nie trzeba się dogadywać, nie trzeba mu ustępować, można realizować swoje. Więc, że tak powiem, nasi partnerzy zachodnioeuropejscy muszą się do tego po prostu przyzwyczaić. A to trochę zajmuje, że niestety z Polską trzeba zacząć się liczyć i trzeba uzgadniać z nami pewne posunięcia i nie mogą liczyć na to ściemno, że my wszystko poprzemy. To jest po pierwsze, a po drugie oczywiście kryzys imigracyjny, który wisi nad Europą Zachodnią. Kolejne projekty takie, których państwa Europy Zachodniej chciałyby zrealizować w ten sposób, że będą tych uchodźców nadal masowo przyjmowały, filtrowały u siebie i ci, którzy będą tam wykształceni, zdolni do podjęcia pracy i tak dalej, to zostaną, a tych, którzy niekoniecznie, którzy może stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, to w ramach stałego mechanizmu realokacji będą wrzucani między innymi do Polski. Jest rzeczą oczywistą, że Polska będzie twardo przeciwna takiemu rozwiązaniu. Co więcej, buduje koalicję wokół takiego rozwiązania, więc przed tymi rozstrzygnięciami próbuje się Polskę zmiękczyć, próbuje się właśnie pogorszyć nasz wizerunek, obniżyć nasz wizerunek na arenie międzynarodowej, żeby później ewentualny sprzeciw Polski no można było łatwiej po prostu zwalczyć w tej bardzo ważnej i wiszącej nad Europą kwestii. Dlatego to jest rzecz dosyć oczywista. Jeżeli chodzi o niekrytykowanie Rosji, czy tam jakieś krytykowanie Ameryki, to jest robienie z pojedynczych wypowiedzi przesadnego znaczenia.
ćwiczenia. Niedługo będziemy mieli szczyt NATO w Polsce. Mamy bardzo udane ćwiczenia Anaconda, gdzie NATO po raz pierwszy tak mocno politycznie pokazało Rosji, że Polska jest pierwszoligowym członkiem NATO, że nie jest to jakaś taka ziemia niczyja, że wojska NATO zaczynają tu wprawdzie w nazwie rotacyjnie, ale rotacyjnie stale. Będą stale rotować, ale stale jakieś wojska NATO będą u nas. Również tak wysunięte jak na przykład na przesmyku suwalskim, czyli zapewniające łączność lądową z krajami bałtyckimi. Więc stosunki atlantyckie nasze są bardzo dobre. Stosunki europejskie są w pewnym przejściowym okresie zawirowania, bo jak mówię, elity zachodnioeuropejskie, a już zwłaszcza unijna biurokracja, musi się przyzwyczaić do myśli, że z Polską trzeba zacząć się liczyć. Proszę Państwa, prosiłbym tylko szanowną publiczność o danie szansy do pełnej się wypowiedzenia. Natomiast na emocje na pewno jeszcze będzie dzisiaj czas. Fajnie, że są to emocje, ale proszę Państwa, no nie myślmy, ja jeszcze raz powtarzam, proszę Panie Pośle nie obarczać nas i mnie, bo jestem osobą od niedawna, polityką, która była 10-15 lat temu. Myśmy spraw międzynarodowych nie prowadzili, ale zarówno polityk, jak i tym bardziej minister spraw zagranicznych, generalnie słowo samo mówi swoje, musi się dogadywać, proszę Państwa. Ta polityka międzynarodowa powinna być prowadzona w cieniu gabinetów. Jeżeli polski wicepremier wypowiada się o wyborach amerykańskich w Stanach Zjednoczonych, że wybór między Trumpem a Clintonową to jest wybór między dżumą a cholerą, to na pewno jest to bardzo dyplomatyczna wypowiedź. Jeżeli, proszę Państwa, jedynym naszym, można powiedzieć, buforem, który może zatrzymać krytykę Unii Europejskiej, bo ja tego nie rozumiem, że można być w permanentnej walce z wszystkimi, proszę Państwa, zawsze będą rany większe. Niektórzy z Państwa, jak patrzę, troszeczkę przeżyliście w życiu swoim. I walka z każdym to jest po prostu zawsze walką przegraną. Ale kończąc na ten temat, nie może być jedynym państwem niestabilny, można być naprawdę niestabilny partner, jakim są Węgry. I ostatnie chyba, to muszę odpowiedzieć, bo pan poseł jakby zaczął temat. No bardzo dużo mamy wpływ bezpieczeństwa i rzeczywiście czujemy się bezpiecznie. Jak wczoraj wydana została decyzja i ciekawe, co państwo na to powiecie, że już wysyłamy polskich żołnierzy do Iraku. Hola, jeszcze moment, muszę dokończyć. Polskich żołnierzy do Iraku bez konsultacji, bez niczego. Kto weźmie za to odpowiedzialność, jeżeli w Polsce pojawią się akty terroru? Dziękuję. Ciężko w minucie, bo tyle do ripostowania. Znaczy, po pierwsze, my nie walczymy z każdym. Filarem bezpieczeństwa Polski jest Pakt Północnoatlantycki, oparty przede wszystkim na relacji atlantyckiej ze Stanami Zjednoczonymi. Tu się nic nie zmienia. Kierunek naszej polityki jest proeuropejski, ale proeuropejskość nie polega na tym, żeby automatycznie słuchać się wszystkiego, co nam Unia Europejska i kraje zachodnie każą. Traktujemy ich właśnie bez kompleksów jako naszych partnerów, z którymi negocjujemy, dyskutujemy, mówimy, co byśmy chcieli. Czasem oczywiście na koniec tych konsultacji trzeba trochę odpuścić, ale nic się nie wynegocjuje, jak się odpuszcza na początku. Nie na tym w ogóle negocjacje i w ogóle stosunki międzynarodowe polegają. Natomiast wracając do obarczania Nowoczesnej, no jednak widzę państwa jako pewną nową formę obrony establishmentu III RP. No tak jak, nie wiem, Platforma Obywatelska oczywiście była czym innym niż Unia Wolności. Niemniej była bezpośrednio następcą. Państwo wydają mi się taką nową, nieco z inaczej rozłożonymi akcentami formułą dla Platformy Obywatelskiej, a pan Petru był asystentem pana Leszka Balcerowicza, szefa Unii Wolności, więc jakby wszystko się zapina. A pan Piotrowicz był prokuratorem PRL-u. No i tak sobie możemy przerzucać piłeczkę, zupełnie niepotrzebnie, panie pośle. Ale przecież panowie na lewą stronę. Panowie posłowie, a więc teraz przechodzimy właśnie do części trzeciej, która polega będzie na tym, że panowie posłowie zadadzą sobie po jednym pytaniu, a także będą mieli czas na odpowiedź oraz jej głos. To na pierwsze pytanie proszę pana posła Marcina Torałę.